Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gotika. Jesteśmy tutaj na farmie Akila chyba i kontynuujemy. Co dzisiaj będziemy robić? Nie wiem. Jak zawsze, czyli po staremu. Nie zapisałem sobie to, że to jest przed 15, to sobie zapiszę już tak profilaktycznie, w razie czego. Chociaż niepotrzebnie to zrobiłem. Dobra, kij z tym. Nikt nie chce tego słuchać. Jest tutaj dwóch sukin synów. Nic się w związku z tym nie zmieni. Masz jakieś kłopoty? Nie, wszystko w porządku. Chyba będzie lepiej, jak już sobie pójdziesz. Na pewno? Wszystko w porządku. Ja nie mogę teraz z tobą rozmawiać. Wszystko zrozumiałe. Naprawdę tak myślisz? Tylko, cholera, ich jest dwóch. Czy ja nie mogę jakoś to zawiązować? O, tam mogę, dobra, widzę to. Tak, gdzie nie może dalej być. Dziwne. Dobra. Engardo. Tego jest więcej. Hej, prostaku! Zgubiłeś się? Wracaj lepiej na pole doglądać swojej brukwi! A to sukinsyn. A ty, Alvarez? Hej, ty! To takie łatwe. Nie wiem, co cię tu przygnało, ale lepiej zapomnij o tym i ruszaj w dalszą drogę. To żadna tajemnica. W pełni rozumiem, o co chodzi. Robi się to tak. Odłóż broń! Czekaj tylko, ty draju! I bij ich. Teraz ten mnie goni, a ja tego Engardo to sam chciałbym zabić. Tylko dajcie mi go sfokusować, udało się, zarąbałem expa. Hurra, exp dla mnie. To twój double. Dzięki Inosowi. No co go okradasz na moich oczach? Myślałem, że mój czas dobiegł końca. Nawet złota nie ma. Nazywam się Akil. Uprawiam ten skromny skrawek ziemi. Lepiej zaopiekuję się twoją broją. Kim byli ci ludzie? To byli najemnicy z gospodarstwa Onara. Ci dranie znają się tylko na grabieżach i mordach. Bałem się najgorszego. Cóż, dzięki Inosowi, że do tego nie doszło. Powiedz mi, co mogę dla ciebie zrobić? Dobra, nic. Nic. Pod warunkiem, że wszystko jest w porządku. Jesteś wyjątkowym człowiekiem. Niech cię Inos ma w swojej opiece. Spoko. Muszę już co iść. Co to za okradanie do cholery miało tu się wydarzyć? Ja tutaj widziałem dwuręczny miecz, oni go zapieprzyli tak po prostu. Pewnie go zapieprzyli, ja jestem... O, dobra, nie wzięli. Kiepski miecz dwuręczny, dobra. Dziękuję wam, kochani NPC. 60 za 70, o, no to zajebisty ten miecz, dobra. Ale i tak potrzebujemy więcej siły. Przecież zobaczę, ile waży... O, dobra, jeszcze się... Wszystko dobra. W porządku? Tak, w porządku. Ten Alvarez ostatnio pozwalał sobie na zbyt wiele. Na szczęście już po wszystkim. Przydałoby się porządnie przepłukać gardło w gospodzie. Dobra, ja tego się nie pytam, bo gospoda jest akurat już nieaktualna. Co, jak zapytałem tych ludzi, co i tak? Dobra, czy ja coś mogę zrobić na tej farmie? No jak mi się wydaje, że chyba już nie. Ale jestem z siebie dumny, że zarąbałem ten exp. Ale jestem z siebie dumny. Hej, ty! Ty! Czy wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku, dziękuję. No, super. Dobra, kij, co ty się ich pytał? To jest jakieś budowanie pseudo-lore. Oczywiście w Gotiku lore jest takie, że jest sobie Bezli, który zbiera brukiew na polu i tyle. Słyszałeś coś o zaginionych mieszkańcach miasta? A to paradne. Czy słyszałem? Kilku moich parobków też gdzieś przepadło. Choćby Tonak i Tabor, którzy pracowali na polu. 3 dni temu przepadli jak kamień w wodę. Wiem, że nie opuściliby farmy bez słowa. W końcu nie trzymałem ich tu siłą. Po prostu zniknęli i co gorsza, nikt nie potrafi powiedzieć, co się z nimi stało. Jeśli ich spotkasz, dasz mi znać, dobra? Spoko. Czego chcieli od ciebie ci najemnicy? Nie wiesz? Wynajął ich zarządca Onar. Bronią jego gospodarstwa i zbierają dla niego czynsz. To znaczy, chodzą od domu do domu i zabierają co chcą. A kto nie może zapłacić, poznaje smak stali. Znasz może trochę okolice? Jasne. Co chcesz wiedzieć? W sumie to nic. Muszę już iść. Dobra. Akil uratowany. Kilka żyć zostało ochronione. Hurra, niech żyje. O, Enim. Kim jesteś? Nazywam się Enim. Pracuję na farmie. A ten półgłówek, którego tam widzisz, to mój brat Egil. Akil od lat zatrudnia nas na tej farmie.
jak idą prace w polu. Chcesz pomóc? Chwytaj motykę, jest tam z tyłu, i ruszaj na pole. Bacz tylko, żeby się nie dać zaskoczyć polnym bestiom. Te potwory potrafią odgryźć całe ramię jednym kłapnięciem zębów. Oj, coś kliknąłem. Czemu nie zrobicie porządku z tymi polnymi bestiami? Zabiłem ich więcej, niż potrafię zliczyć, ale ciągle przyłażą nowe. Cholera, ale wojownik. A co na to powie Egil, który znajduje się o tutaj, w tym oto miejscu. Chyba to jest on. Tak mi się wydaje, że to on. Egil. Co tam? Jeśli odwiedzają nas jacyś przybysze, to przeważnie nie w pokojowych zamiarach. Mam nadzieję, że się nie mylę co do ciebie. Jestem Egil, a ten dziwak, którego tam widzisz, to mój brat, Enim. Jak idą prace w polu? Wspaniale! Gdyby tylko polne bestie nie niszczyły naszych plonów. Czemu nic z nimi nie zrobicie? Żartujesz chyba. Od kiedy tutaj mieszkam, zabiłem już ich tyle, że całkiem straciłem rachubę. Niestety wciąż ich przybywa. Twój brat opowiedział podobną historię. Tak? A co dokładnie powiedział? Twierdzi, że on również zabił mnóstwo polnych bestii. Co? Ten dureń nie trafiłby sam do domu. Powiedz mu, że nie powinien się tak przechwalać. Ciekawe, ciekawe. A co na to Enim, na te słowa? Jak zareaguje? Czy będzie pokojowy? A czy może zezłoszczony? Twój brat uważa, że jesteś nadętym bufonem. Co? Że też ma czelność tak bezwstydnie kłamać. Niech lepiej baczy, żebym mu nie dał nauczki. Idź, powiedz mu to. Okej, okay. Teraz nasz wielki, nie wiem, awatar Adanosa i Nosa, wszystkich bogów, jest chłopcem na posyłki pomiędzy kłótnią braci. Enim jest odrobinę poirytowany z powodu całej tej sprawy. Niech się za bardzo nie nadyma, bo spuszczę mu lanie. Możesz mu to ode mnie przekazać. Okej, okay. Ciekawe. To teraz do Enima. Ciekawa sytuacja. Ciekawe, jak się rozwinie. Co może z tego wyniknąć? Wydaje mi się, że obaj powinniście się nieco uspokoić. Nie chcę ustąpić, co? Wyrwę mu wszystkie bebechy. Idź mu to powiedzieć. O. Czemu sam mu tego nie powiesz? Zrobię to. No i super, będzie walka o exp. Dobra, lecimy. Oglądamy, kto wygra w tej bitwie. Chyba Enim, bo ma first shota. Dobra, cóż za bitwa. Dwóch braci się wali sierpami. Ale tego co przeżyję, to dobiję ja z mojej kostki, bo tak expa bym wziął. No nie, oni będą się godzinę bić teraz. Criticale im nie siadają. Jakim cudem im się... Kiedy trzeba... Nie no, te dwa AI walczące to jest coś pięknego. Ale dobra, Egil już dostał jakiegoś criticala. No. No jak to pójdzie, jak to pójdzie? Ale wydaje się, że chyba historia Enima jest... Możliwe, że jest bardziej wiarygodna. Bo jak pokona Egila, to... Chociaż nie, a wyrównały się szanse chyba. No. Dobra, to jest po prostu walka na to, kto ma więcej szczęścia i komu siądą krytykale. Jednak Egil! Jednak, proszę państwa, zwycięża chyba Egil zaraz. Enimowi zostało już mało życia. Wystarczy jeden krytykalny shot i wszedł. I tyle go okradnę. Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Zaopiekuję się twoją bronią. A się zaopiekuję twoim expem. Urr. Teraz... Staniecie w końcu? A! Chyba mnie chcą zaatakować. Tak, dobra, okej, nie powinienem się opiekować jego expem. Zrozumiałem, przekaz. Mogę teraz, nie wiem, szczęśliwy sadzić marchew. Jesteśmy teraz pod mostem. Zaraz obok naszego pana, któremu mieliśmy dać stare kamienne tablice. I mu oczywiście je damy. Pokaż mi... O, tabliczki. Jeśli chodzi o te tabliczki, znalazłem kilka. Wielkie dzięki! To już wszystkie. Teraz będę mógł dobić targu z magiem i wrócić do domu. Oczywiście zapłacę ci za fatygę. Wracam do domu. Chcesz się do mnie przyłączyć? Może zechcesz coś u mnie kupić, jeśli dotrzemy na miejsce?
Teraz powinien iść do tego domu, tak przez całą tą kascenkę. Chwila! Pokaż mi, jak walczyć z większą siłą. Dobrze, patrz uważnie. To prosta, lecz użyteczna sztuczka. Kiedy uderzasz, używaj siły całego ciała, nie tylko ramion. Kiedy wyciągasz ramię, obróć biodro. Jeśli trochę poćwiczysz, zauważysz różnicę. Pokaż mi, jak walczyć z większą siłą. Jeśli chcesz podszkolić się bardziej, musisz potrenować. Okej, i on nas to będzie mógł uczyć. Ale póki co to tego nie chcę robić, bo chyba te punkty, które mam, to właduję w broń dwuręczną. Bo większe szanse na uderzenie krytyczne jednak jest według mnie ważniejsze niż lepsza broń. Poza tym chyba nie mam nawet jakiej tej lepszej broni teraz brać, no bo no nie mam w ogóle współczynnika siły pod to. Bo przecież tutaj mam po 40 tutaj dwuręczną, ale to przecież ona jest gorsza, no to nie ma sensu nawet. Więc dobra, Erol załatwiony, ten jeden punkcik siły tak wiele nie zmieni, ale to się skaluje jednak tak czy siak, więc to jest zawsze jakiś damage up. Mały, bo mały, ale zawsze jest. A mam strasznie dużo tych, kurde, misji. Do dna mi się raczej nie uda. No chyba, że... Nie, no nie, to nie ma sensu, przecież Rukar nie żyje, no to co ja będę się tu bawił. Wracamy na farmę Onara. Aki, a spróbuję sobie jednak powalczyć z tym topielcem. Jakbym chociaż go zabił, to miałbym chociaż kurczonego tego questa do przodu. To zawsze byłoby coś. Dobra, chodź tu, topielcu. Raz, raz. Dobra, muszę skracać dystans. Skracanie dystansu jest ważne. Dobra. Dobra, raz. Tutaj ładnie combo. Dobra, jeden critical. Raz. No, chodź, chodź. Dobra, jeszcze raz. O, udało się. Jeszcze raz bym ją zaatakował i byłoby po mnie. Ale nic na szczęście nie zaatakował. Więc jak to się mawia, dobrze, że nie dziabnął. Więc teraz zbieramy sobie niebieski bez. Wszystkie pierdoły tutaj na mnie czekające. W sumie nic ciekawego nie ma, ale zawsze coś, jakieś roślinki. W sumie tylko to jest ciekawe tutaj. O, ten ognisty korzeń. Chyba? Jest ciekawy? Nie wiem. Dobra, wykopujemy. I potem jak będzie wykopane, widzimy się bodajże pod wilkiem. To co my tu dostajemy? Ach, a. Sądzę, że coś znalazłem. Chociaż w sumie zobaczę sobie od razu, czy ja mam więcej tego. Jar pod schodami, które prowadzą z pastwiska na pole bogatego farmera. Mam odzyskać jego rzeczy, dobra. Wyspa na jeziorze. Pastwisko za farmą. Obok wejścia do przełęczy w pobliżu wodospadów. A, dobra, to jeszcze tam będzie. No to dobra, to i tak to się w końcu jakoś ogarnie. Może nie w międzyczasie, ale kiedyś to się ogarnie. I widzimy się teraz pod wilkiem. Okej, jesteśmy pod wilkiem. Siup. Trzeba się uderzyć w sam środek. Co słychać? Znalazłeś już jakąś pracę? Jeszcze nie! Daj mi znać, gdybyś miał dla mnie jakąś robotę. Żadna wie w to uwierzyć. Jak to nie mogę mu dać tej roboty? Ej, co jest? Dobra, nie wiem. Zepsuło się. To po co ja tu wróciłem w sumie? Ej, myślałem, że mogę Wilkowi tego questa oddać. To smutne. Ale skoro jest tak, jak jest, to pogadam sobie z Sentencą. Pogadam z Sentencą i mu powiem kilka ciekawych rzeczy. I spróbuję się w walce z nim. I w ogóle tutaj trochę popróbuję, czy jestem w stanie w ogóle ruszyć fabularnie do przodu. Znaczy fabularnie, czy jestem w stanie w ogóle zrobić te questy, bo jestem w stanie zrobić questy, a bardziej mogę je zrobić, tylko nie wiem, czy mam taką w ogóle możliwość, tak, per se, ogólnie. Dobra, Sentencja. A ty gdzie się wybierasz? Nie wiem. Chciałem się tylko rozejrzeć, to wszystko. Na ludzi takich jak ty czekają tu same kłopoty, a ty mi mówisz, że chcesz się tylko rozejrzeć? Ha! Zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlógłbyś się aż tutaj, Nie wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Wtedy będziesz mógł przejść. Trzymaj łapy przy sobie. Albo co? Albo przez następne kilka dni nie będziesz w stanie nikogo przeszukać. Przekonamy się. Dobra. Dobra. To będzie dla niego nauczka. Krytykale z dupy. Chłopie zabija jednym strzałem. No gdzie jest sens? Gdzie jest sens? Po prostu to jest głupota. Generalnie to sobie szedłem spokojnie tutaj i bawiłem się w pozakamerkowe ekspienie,
Ale to mnie chłop zagadał. Biłem sobie polne bestie i co? Bronko mnie tu mówi, chce ode mnie pieniądze. No to wiadomo, jak się to skończy. No, no cóż, no. No to chodź i spróbuj. No cóż, w takim wypadku... Szybki zapis. Tutaj. Żebym mógł sobie do tego wrócić. No i walczymy z tym Bronko. Jest to chłop. Chłop, farmer. O, dobra, pisnął mnie. I to hardo. Dobra. Nie wiem, jak niby nie siadło. No. Walczę dwóch debili po prostu. Co on tak odskakuje? Na raz? No to ładnie, ładnie. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tego. Trochę go obiłem. Teraz trzeba zwrócić do tempa walki. I może mi się uda go ubić. Trzeba tylko jednego criticala. Nie, jeszcze jednego uderzenia w ogóle. Dobra, udało się. Straty z nim poniesione były ogromne. Ale ma dużo złota, więc zawsze jest coś. Dobra, dawaj swój tasak. Topór drwala, a jakaż to jest broń potężna, że mnie zabija jednym strzałem. Jak możemy zauważyć, jest to... Ej, to jest silne. To jest dwuręczne? A to jest to... Nie, to jest słabe. To potrzebuje w niej siły. Nie próbuj tego ponownie. A wal się na ryj. Dobra, weno ty, ziomuś. Wracaj tu. Chwila. Co tam? Dalej gęba ci się nie zamyka? Proszę, nie bij mnie! Będę nawet pracował, dobrze? Nawet do pracy pójdzie, a to ci kurde niesłychana rzecz. Dobra, idziemy się przespać na farmie i lecimy dalej w las. W lesie chciałbym znaleźć pewną osobę, która szczególnie mnie interesuje. Bo ona zleci nam questa i to chyba wszystko. No, to jakiś posiadacz ziemski, mam go oczywiście gdzieś. Idę spać. Dobra, odpoczywamy do rana. W ogóle mam jakieś questa może dla mnie w ogóle, to Sekop? Nie, on nie ma nawet questa. No nawet nie chce się załączyć do rozmowy. O, jednak jest. Czego szukasz na mojej ziemi? Nie ma tu nawet co ukraść, wynocha! Czy w tym kraju jest choć skrawek ziemi, który do nikogo nie należy? Znajdź sobie pracę, może wtedy pewnego dnia i ty dorobisz się swojego kawałka ziemi. Póki co, idź się powłóczyć gdzie indziej. Super. Posłuchaj. Posłuchaj. Nie mam w tej chwili żadnej pracy. Dobra. Lecimy. Do lasu. Jak pewien leśnik Sylwester Wardenga. Tak naprawdę to nie. Dobra. Co my tu chcemy robić? Chcemy expić. Expienie jest ważne. A gdzieś tu niedaleko widziałem ścierwojady, którymi bym się chętnie zajął. Bo ścierwojady to akurat są aż miłe do bicia. Chociaż mając taki damage, to powiedziałbym, że niekoniecznie. Więc, cieniosfór, no to już tam nie jest fajnie. Ale ja tu na pewno wrócę, jeszcze kiedyś wrócę. By tego cieniosfora zabić. Dobra, ścierwojad. Raz. No, 5 ataków, żaden nie siadł. Kocham Gothic 2 Nocturka. Widzimy się w Corinis. Kura. No to tak, widzimy się w Corinis u jakiegoś nauczyciela. No i co ciekawego ma nasz nauczyciel do zaoferowania? Czy nas wyuczy w ogóle? Zacznijmy trening. Broń dwuręczna. Okej. I jeszcze raz. No i to chyba wszystko. Mam teraz zdolność walki bronią dwuręczną na poziomie 40%. Bojownik. To dobrze? Znowu chcesz w mordę? Jak to znowu? Spryciarz. No, spryciarz, dobra. I teraz widzimy się jeszcze u Bospera. Jest i on. Dobra, Bosper. Tylko nie. Gdzie się szwendałeś tyle czasu? Potrzebuję więcej skór. Przyniosłeś jakieś? O kurde, ale nadęty. Mam dla ciebie kilka skór. Trudno. Wilcza skóra! Wilki... Skóra warga? Wargi. Dobra robota! A dzicze? Mam dla ciebie... Ale pamiętaj, Co ja ze skórą dzika niby zrobić? W dupę chcę wsadzić? Za przeproszeniem. Ja czemu nie skomentował skóry dzika? Co jest? Jakim prawem? Dobra, nie wiem. Lecimy teraz jeszcze do Watrasa, mu tam powiedzieć kilka rzeczy. A, jeszcze spotkamy tego. Elvrika. Hey. Dziękuję za ratunek. No super. Torben? Hej, ty.
Nie wiem. Elvrich wróci i będzie znów dla ciebie pracować. Mam tylko nadzieję, że nie ucieknie znowu, gdy tylko pojawi się następna kusa spódniczka. Przyjmij to złoto. To dzięki tobie odzyskałem przeladnika. Ura! Możesz mi sprzedać parę wytrychów? Jeśli jakieś mi zostały. Dobra, wezmę sobie tych wytrychów tak. No tyle, co nam dał hajsu, to wszystko dam na wytrychy. I teraz jeszcze do Watrasa, który tutaj pewnie sobie stoi i tam gada rzeczy różne. A właśnie, muszę jeszcze pójść do dzielnicy portowej i spuścić pewne rzeczy. Muszę kogoś ubić. Ale to jeszcze nie teraz. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. Dobra, tabliczki oddane i jeszcze znikające ludzie. Co do tych znikających... Tak? Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Zaginęło również paru farmerów. Elvrich, przeladnik Torbena, powiedział mi, że to właśnie oni transportują porwanych drogą morską. Wydaje się, że zamieszani są w to jacyś piraci, choć nie wiem jeszcze na pewno, jaką odgrywają w tym wszystkim rolę. Uwolniłem Elvricha z łap bandytów. Bandyci porwali dziewczynę imieniem Lucia. Chyba jesteś na dobrym tropie, oby tak dalej. No. I to chyba jest wszystko? Tak, bo potem musimy jeszcze odnaleźć Lucię. Czy ja mogę coś zrobić więcej w Corinis, jeszcze nie dołączając do żadnej gildii? No jednak nie. Nie mogę jeszcze nic zrobić z tym. Ponieważ tak, po prostu nie mogę. No, muszę iść na farmę Onara, tam wszystkich pobić co się da. I dopiero wtedy będę w stanie dołączyć do straży miejskiej. No to widzimy się z powrotem koło farmy Onara. Wracamy do eksploracji lasu. Teraz jestem silniejszym wojownikiem. Teraz będę bił. No. Na pewno nie w taki sposób. Oj, tam kolejna bestia umarła. A, gobliny tam są, ciekawe. Dobra, raz. No, podaj drzesz. No nie da się, no kurde, to tak ucieka. To jeszcze zaatakuje pewnie jakoś. Dobra, idzie jakoś. No dobra, udało się. Znaczy te kropice jakoś szczególnie dużo nie biją. Więc to jest zawsze jakiś tam plus. Zapiszmy sobie oczywiście, żebym się nie wywalił. Znaczy no wywalić się pewnie wywalę, tego jestem więcej niż pewien, ale znam jak się wywalę, to nie będę jakoś tego bardzo żałował. Bo najgorzej jak trzeba dużo nadrabiać i to jest problem. O, go nie umie już. Goblin, nawet szkielet goblin. No to szkielet goblin może być już problemem. Więc ja skoczę sobie na półkę skalną tutaj. O, szkielety goblin też mogą sobie skoczyć na półkę skalną. Ciekawe. Nie zostanie mi bić. Ciekawe. Więc sobie założę kuszę i będę do nich strzelał. Oj, nie mam bełtów. To może być problem. Raz. Dobra, chyba to niezbyt działa. Nie, działa. Tylko damage jest zbyt mały. A. Szkielety gobliny OP. Oj, coś mi się ścięło. Dobra, jest. Więc tutaj nie idziemy na ten cmentarzyk. Omijać szerokim łukiem. Starzy mi się tnie ta gra. I mnie gonią chyba te gobliny. Oho. Ale może sobie z dwoma dam radę. Zobaczymy, czy szkielet goblin jest silniejszy od szkielet goblina, który wciąż posiada lagę. Nie, zostanie mnie zarąbać. O, tak sobie, dobra. Nie było pytania. Wracamy do czytania gry raz jeszcze. Okej, ten teren jest znacznie bezpieczniejszy, który jest tutaj. Zwykłe wilki, kilka polnych bestii. Nic strasznego. Jest tam chyba jesieniosko, ale jego to się pominie. Bo mam taką, mam większą szansę na krytykala, a te krytyki w ogóle tak niechętnie wchodzą. A! Się przestraszyłem. Nic tu nie ma. Dobra, niech mnie bije ta. No kurde. Chodź tu. Kropisko. Na jednego strzała stoi. No nie! Znowu szkielet goblin. Jeden szkielet goblin to jest kurde straszniejszy od całej chmary polnych bestii. Nie, nie mówię tak, bo to jest niemożliwa rzecz jeszcze. Polne bestie są szmaty ostatnie. Niech mi farmer jakiś pomoże, czy coś. Znowu jedna z tych głupich bestii. Pomóżcie mi, cholera. Dobra. Mam nadzieję, że nie wymorduje wszystkich tych farmerów ten jeden szkielet goblin.
Dobra, raz. Jedna bestia mniej. Kurde, nie wziąłem ekspa. To smutne. Ale przynajmniej szkielet goblin został pokonany, o. Więc czas się przespać i znowu kontynuować przygodę. Więc lecimy do łóżeczka i widzimy się z powrotem w lesie. Oj, kurde, nie, tu mam zminimalizowane. O, jest i miejsce, które szukałem. Tutaj, no, w lesie tam, tutaj jest ta farma tego Akila. I tutaj jest takie zgniecenie jakby. I to miejsce jest ważne. Dlaczego? No, jak sami widzimy, są tu bandyci. No i teraz bandytami trzeba będzie się rozprawić i to cholera łatwe nie będzie. Bo ja nie mam porządnego łuku. Ani bełtów. W sumie nie mam nic. Jestem gołodupcem. No, trzeba będzie się z nimi jakoś rozprawić. Tak naprawdę, ja nie wiem jak. Polna bestia u góry. Może jakoś tak... Cholera, nie widzę tu nic. O, strzelają do mnie, dobra. Zasłużyłeś niłem. Na to, gnido! Wcale nie. Chyba mam sposób, ale to nic pewnego. Idziemy tutaj do obozu od tyłu. Skakujemy sobie tutaj. Skakujemy teraz tutaj. Bo niech tylko wskoczy mi Bezi. Dobra. O, no to cholera, piękny strzał dostałem z łuku. O, jeszcze mi zeskoczył. No to zajebiście. Cały misterny plan. Wiadomo, dokąd poszedł. Śmieciu! Chociaż ten się to zbugował, a ten się nie zbugował. Dobra, no to widzimy się z powrotem za chwilę. Zasłużyłeś na... Dobra, jest już taktyka. Opanowałem ją. Teraz wiem, co robić. Podchodzę wpierw do obozu. Tamci zaczynają do mnie strzelać. Ja uciekam w te pędy i nie mogę się dać strzelić ani jedną strzałą. Oj, to chyba mi się nie uda. Uciekam jak się tylko da. Teraz za to drzewo. I mieć nadzieję, że ktoś się zgliczuje. Nikt się nie zgliczył. No to dobra. Teraz liczymy, że mi szczęście jedynie dopisze. Dopisało mi szczęście tak bardzo, że dostałem dwa razy pod rząd, trzy razy pod rząd krytykale. Niech żyje Gothic 2 z kruka. Taktyka jako tako daje radę. Jeden ziomuś tutaj przy drzewie się zgliczował, co mi trochę pomogło. Teraz zostaje mi tylko wydolić sobie, nie wiem, ekstrakt leczniczy. Oraz podjeść trochę surowym mięsem. Więcej obrażeń nie potrzebuję, bo i tak jestem na dwa strzały, więc wiele mi to nie zmieni. Więc teraz tylko tego jednego bandyta stało mi ubić. Dobra, pierwszy critical. Drugi critical. I dobra, tutaj trochę go obiję. I dobra, siadł trzeci critical, dobra. Po ubiciu tych dwóch ziomków sprawa powinna być już nieco łatwiejsza. Odrobinkę, ale trochę jest łatwiej. Ponieważ teraz możemy tam wparować w dwóch wrogów. Czyli tak samo jak teraz. I mieć nadzieję, że mi kosa, moja kostur sędziego tak dokładnie będzie sprzyjać. Więc lecimy tam. Dalej. No i co? No i będzie bitka. Chyba. Mam taką nadzieję. Więc tu omijamy strzał. Pierwszy, drugi. Chowamy się za kamieniem. No i co? I bijemy. O, dostałem chyba strzałą. To już koniec, śmieciu. No i super. Nie wiem, to mnie strzała zabiła, czy co w ogóle? No i ciężko powiedzieć. Ale może w końcu się uda. Pierwsza sytuacja trochę. Zbugowali się i tak sobie stoją. O, tak mogę sobie wyjść. I w ogóle chować się za kamieniem, oni znowu, myk. Dobra, tylko o, teraz jest najlepsze. I on teraz schodzi i będzie mnie atakował. Dobra, teraz mogę ja go atakować. Critical pierwszy, critical drugi. Okej, okay, super. Oj, ten ostrzeliwuje tutaj, muszę się wycofać troszkę. I dobra, siadły criticale. Tutaj mu muszę pochwalić grę, że mi akurat nie poskąpiłam mi akurat criticalami. No te 40% to widać, że trochę różnica jest jednak. Mimo wszystko to już jest różnica, ale 40 to jest już nie 1 na 3, tylko już 2 na 5. Znaczy, no wiem, że tak patrząc na to, to nie jest jakoś szczególnie dużo. Złota misa Bromora, ciekawe. To można to dać Bromorowi na przykład. Tylko chyba tych misji jest więcej. W sumie ciężko mi powiedzieć. Zbieramy wszystkie tutaj skarby, jakie znajdują w tym miejscu. I jeszcze mamy chyba jedną osóbkę tutaj do ogarnięcia, która znajduje się w namiocie za nami. Tylko sobie pozbieram wpierw te pierdoły, które tutaj są, bo są one dosyć ważne. I jeszcze, co najważniejsze, muszę otworzyć te skrzynki. Lewo, lewo, prawo, prawo. O, super. Strzała, no to okej, okay, nic szczególnego, tylko to ta druga skrzynka chyba będzie ważniejsza. Ona jest ważna, na pewno. Tutaj. Nie wiem, co podniosłem nawet. Prawo, prawo, lewo, lewo.
Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Kurwa. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. O. Gdzie jest list? Co jest? Gdzie jest list? Powinien być list. Obejrzę tam w środku. A, nie ma jej. A, gdzie jest Lucia? Gdzie jest ta kobieta? Dobra, nie ma jej. Jest list pożegnalny Lucii. O, cholera. No to myślałem, że ona tu będzie, a jednak jej nie ma. To straszne. Mamy za to skórę topielca. No to okej. Okay. Ale chyba jej nie można sprzedać, to jest smutne. Naprawdę tu tutaj nic więcej nie ma? To był list przecież, ale inny jeszcze. Może ja go podniosłem już? Może jest przy jakichś zwłokach, których nie przeszukałem? Czy są zwłoki, których nie przeszukałem? Nie ma czego plądrować. Nie, nie ma takich zwłok. Nic tu nie ma. Cholera. Nie podoba mi się fakt, że tego tutaj nie ma, a powinno być. Albo po prostu mnie zawodzi pamięć i mi się źle wydaje, że coś tu powinno być. Tak czy siak, czas przeczytać ten list pożegnalny Lucy. Lucy, tak dokładnie jak to mówi ten. W ogóle, to są jakieś różne rzeczy, jakieś wiadomości. To jest akurat wiadomość od Dextera chyba. To ja pokazywałem te rzeczy, list cygończek i tak dalej. List pożegnalny Lucy. Droższy Elwrichu, żadne słowa nie oddadzą tego, jak mi przykro. Wiem, że ciężko będzie ci to zrozumieć. Doszłam jednak do wniosku, że lepiej będzie dla nas obojga, jeśli znajdziesz sobie porządniejszą dziewczynę. Udaję cię w miejsce, z którego już nie wrócę. Zapomnij o mnie. Nieprzyzwoita dziewczyna jak ja nie zasługuje na takiego dobrego chłopaka. Żegnaj, Lucia. Okej. Okay. I co tu jeszcze mamy? Przepustka. A, to nic szczególnego. No to nie wiem, co ja tu podniosłem. Dostawa. O! To chyba to leżało przy skrzynce, a tego nie zauważyłem. 10. O, brawo. Fernando Torres, chorea. 200 IQ. Podpisał się własnym imieniem pod dostawą do bandytów. No, niezbyt to mądre, ale no cóż. Tak zostało wykreowane. I chyba jeszcze nie wracam. Jeszcze poszukamy jedną panią, która znajduje się tutaj w okolicy. I wtedy będzie można się wrócić. Ale to chyba już w kolejnym odcinku, gdyż ten jest wystarczająco długi. Niestety nie udało się w nim dołączyć jeszcze do gildii, ale chyba już w kolejnym, ale to w sumie nie wiem. Więc widzimy się w kolejnym odcinku, pozdrawiam was i do następnych. Cześć!